Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś będzie kolejny temat dotyczący pielęgnacji skóry wokół oczu. W jednym z ostatnich daily vlogów pokazywałam wam moją dodatkową pielęgnację i wspomniałam wam wtedy o dwóch fajnych urządzeniach, które stosuję. Padło oczywiście bardzo dużo pytań, co to takiego jest, czy mogę nagrać filmik i nie tylko. Ale też dodatkowo na moim Instagramie wrzuciłam na IGTV filmik, w którym wykonuję taki domowy zabieg w niedzielny wieczór i tam też pokazuję wam właśnie urządzenie, o którym dzisiaj będzie mowa, czyli Yasumi iLift Mini. Co to za urządzenie, do czego służy, jak je stosować i po co? Zabieramy się za dzisiejszy filmik. Moi drodzy, zacznę od takich małych danych technicznych, a mianowicie od tego, co to za urządzenie, jak działa i po co. Po pierwsze, przychodzi do nas w takim oto opakowaniu i w tym opakowaniu znajdziecie samo urządzenie, jak również ładowarkę i kabelek USB. Urządzenie jest bardzo małe i bardzo lekkie, bo waży około 43 gramów. Wygląda trochę jak taki długopis, ale jest to świetne rozwiązanie, ponieważ możecie go zabrać ze sobą do kosmetyczki gdzieś na wyjazd. Możecie przechowywać w łazience, nie wiem, w szufladzie. Wszędzie wam się zmieści. Jest naprawdę wygodne. Dużo nie potrzeba. Ładuje się je tutaj, macie taką dziurkę, gdzie możecie ładować właśnie sobie to urządzenie. Na dwa sposoby. Albo korzystać bezpośrednio z ładowarki, podłączać do kontaktu, albo na przykład ładować kabelkiem USB, kiedy będziecie mieć je przypięte do komputera. Urządzenie wygląda w ten sposób, jest bardzo wygodne w użyciu. Mamy tutaj jeden tylko i wyłącznie włącznik, czyli taki guziczek, który naciskamy i dzięki niemu zmieniamy opcje, które nam się tutaj pojawiają. Opcje czerwonego światła i niebieskiego światła, plus do tego takiego mikromasaż. Zaraz wam o tym opowiem. Urządzenie oczywiście kupicie sobie w sklepie internetowym Yasumi w sekcji detalicznej i o ile się nie mylę, jest w tej chwili na nie bardzo fajna promocja z 200 zł przecenione na chyba około 170 zł, coś takiego. Zostawię wam oczywiście link w opisie do dzisiejszego filmu, będziecie mogli sobie sprawdzić i ewentualnie, jeśli was zainteresuje, zakupić. Często pytacie mnie, jak możecie w domowych warunkach korzystać, wzmacniać tutaj okolice oczu, skórę w okolice oczu, jak możecie działać na górną powiekę, jak możecie wspomagać działanie preparatów pielęgnacyjnych i to, słuchajcie, jest świetne rozwiązanie. Oczywiście możecie nauczyć się takiego automasażu i wykonywać go w okolicy oczu, albo możecie korzystać z tego typu urządzeń. Na pewno zapytacie mnie, co myślę na temat wszelkiego rodzaju rollerów, takich z kamieni. Powiem wam tak, dla mnie to jest trochę zbędny wydatek, dlatego że ja też posiadam tego typu rollery z różnego typu kamieni, testowałam u siebie i powiem wam szczerze, że ja nie zauważyłam jakiejś specjalnej różnicy, jeśli chodzi o działanie w okolicy oczu i trzymałam w łazience i wkładałam do lodówki i działałam tak zwaną krioterapią i powiem wam, że tak naprawdę te wszystkie rollery są dosyć drogie, a dają taki sam efekt, jakbyśmy wykonywały sobie właśnie automasaż w domu. Tutaj mamy zupełnie coś innego. Tutaj mamy działanie światła czerwonego i światła niebieskiego. A w kosmetologii doskonale wiemy, jak na naszą skórę działa światło czerwone i światło niebieskie. Zaraz wam o tym opowiem. Jeszcze dodatkowo to urządzenie jest wzbogacone o taki masaż w dwóch opcjach. Przy czerwonym świetle ten masaż jest ciągły, a przy niebieskim świetle masaż jest pulsujący. No dobra, ale do czego takie urządzenie i po co tak naprawdę do stosowania w domu? No i uwaga, takie urządzenie stosujemy w celu przyspieszenia odnowy komórkowej, spłycenia zmarszczek,
możemy stosować na obrzęki, worki pod oczami tak zwane, w celu rozjaśnienia plam pigmentacyjnych, w celu wyrównania kolorytu. Jeśli chcemy wzmocnić włókna kolagenowe, pobudzić naszą skórę do produkcji nowego kolagenu i elastyny. Jeśli chcemy liftingować skórę wokół oczu, poprawić jej strukturę, nawilżyć, wygładzić, ukoić. Ale takie urządzenie, moi drodzy, możemy również stosować punktowo w momencie, kiedy pojawią nam się jakieś wypryski na twarzy. Więc tak naprawdę ono ma zastosowanie nie tylko wokół oczu, ale również właśnie na przykład na skórze twarzy, jeśli pojawiają Wam się takie górki, gulki, grudki hormonalne raz na jakiś czas, bardzo bolące, które długo się utrzymują, wtedy na przykład warto zastosować światło niebieskie, które fantastycznie koi, łagodzi i działa antybakteryjnie. Albo jeśli już macie jakieś stany ropne i chcecie, żeby one się szybciej wygoiły na Waszej skórze, wtedy też fajnie działa właśnie światło niebieskie w celu ukojenia, złagodzenia takiego stanu zapalnego, ale też, tak jak powiedziałam wcześniej, antybakteryjnie. Światło czerwone z kolei pobudza naszą skórę, pobudza ją do produkcji kolagenu, elastyny, rozgrzewa, sprawia też, że substancje aktywne, które wcześniej nałożyliśmy w okolice naszych oczu, będą głębiej wnikały do naszej skóry. Także widzicie, tych rozwiązań jest naprawdę bardzo dużo. Co nam daje światło czerwone? No właśnie, rozgrzewa, wzmaga aktywność komórek, przyspiesza metabolizm komórkowy, krążenie krwi, stymuluje naszą skórę. No i tutaj wspomaga wszelkiego rodzaju działanie przeciwzmarszczkowe anti-aging. Czyli jeśli na przykład stosujecie jakieś fajne kremy lub też serum lub różnego rodzaju ampułki w okolicy oczu, to możecie takim masażerem jeszcze dodatkowo podziałać sobie w tej okolicy zarówno na dolną powiekę, jak i górną powiekę, ale również na tak zwaną lwią zmarszczkę, czyli tutaj też w tej okolicy. Światło niebieskie, tak jak powiedziałam, działa łagodząco, kojąco, jest też bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku skór wrażliwych. Jeśli macie nawet okolice oczu tutaj wrażliwą, tak lekko podrażnioną, no to wtedy fajnie tutaj przy pomocy na przykład kremu, serum i jeszcze tego światła niebieskiego podziałać, żeby złagodzić ten efekt. Marka podaje nam w informacjach na stronie internetowej, że urządzenie rozgrzewa się do temperatury około 40 stopni. Z jednej strony możecie sobie pomyśleć, że to jest bardzo wysoka temperatura, ale powiem Wam, że w momencie, kiedy stosujecie to urządzenie i ono się zaczyna pomału nagrzewać przy zastosowaniu czerwonego światła, wcale nie jest wysoka ta temperatura i jest to bardzo przyjemny, taki powiedziałabym relaksujący zabieg. Teraz pokażę Wam, jak zastosować właśnie tego typu urządzenie w okolicy oczu. Oczywiście musicie się do tego odpowiednio przygotować, więc nie robimy takiego zabiegu w pełnym makijażu. Skóra musi być oczyszczona, musimy wykonać pełny demakijaż, tonizację, a następnie aplikujemy preparat. Może to być preparat w postaci ampułki. Marka Yasumi udostępnia Wam taką możliwość, że możecie skorzystać z specjalnie przygotowanych ampułek, zaraz Wam o nich opowiem. Ale możecie również wykorzystać preparaty, które już macie w domu, czyli kremy, serum. Wcale nie musicie inwestować w odpowiednie ampułki. To już zależy od Was, jak chcecie podziałać, jak chcecie, co chcecie osiągnąć w tej okolicy, okolicy Waszej twarzy, wokół oczu, jakie to ma być działanie. Tak naprawdę warto do stosowania tego urządzenia zawsze mieć jakiś podkład, czyli właśnie nałożyć jakiś preparat. Wtedy też cały ten zabieg będzie dla Was przyjemniejszy, będzie Wam się go wygodniej wykonywał. No i co robimy? Należy włączyć to urządzenie, nastawić sobie odpowiednią opcję. Ja zawsze zaczynam od opcji czerwonej, czyli najpierw rozgrzewam moją skórę, działam tym mikromasażem, działam, żeby tą skórę pobudzić. I słuchajcie, w momencie, kiedy przyłożymy urządzenie do skóry, wtedy zaczyna ono wibrować, zaczyna się ten mikromasaż. Ja zawsze wykonuję taki ruch, że zaczynam od górnej powieki, przechodzę na dół, tak jakbym chciała troszeczkę przepchnąć limfę, czyli wykonuję ten ruch
od góry do dołu, do wewnętrznych kącików naszego oka, a następnie robię też taki ruch kolisty, też zaczynam od górnej powieki i przechodzę na dolną powiekę. Trwa to około 1 minuty. Następnie przełączam sobie cały zabieg wokół oczu, trwa około 1 minuty, bo mniej więcej tak po 30 sekundach przełączam sobie na opcję niebieską i wykonuję takie same ruchy. Kiedy już to zrobiłam, przechodzę na drugie oko, wykonuję te same ruchy, a na zakończenie całego zabiegu wykonuję jeszcze taki właśnie masaż z użyciem czerwonego i niebieskiego światła w okolicy lwiej zmarszczki. Po zakończonym właśnie tym zabiegu, można by tak było powiedzieć, to co mi pozostało, te pozostałości preparatu, wklepuję jeszcze delikatnie w skórę wokół oczu. No i oczywiście pamiętajcie, że urządzenie po każdym zabiegu należy przepłukać pod bieżącą wodą, a następnie je zdezynfekować. I tyle! Tak jak wspomniałam wcześniej, marka Yasumi udostępnia nam w sprzedaży właśnie taki zestaw. Słuchajcie, to jest bardzo fajny zestaw do stosowania w okolicy oczu, czyli Eye Zone, w którym mamy kurację na 15 dni. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj już taką właśnie miseczkę porcelanową, do tego pędzelek, który ułatwia nam aplikację, i 5 ampułek. Te ampułki, słuchajcie, mają tak dużą pojemność, że spokojnie wystarczą Wam właśnie na 15 dni, bo wcale nie musicie wylewać całej ampułki do miseczki, wylewajcie sobie stopniowo. To, co jest też bardzo fajne, to te ampułki można zamknąć w bardzo prosty sposób, więc one są też świetnie przygotowane. Ewentualnie zawsze możecie taką ampułkę wykorzystać sobie na całą twarz i wykonać zabieg na całej twarzy. Ale tak jak powiedziałam, to jest opcja dodatkowa. Taki zestaw możecie sobie kupić właśnie w sklepie detalicznym Yasumi. Mi się z niego bardzo fajnie korzysta, chociaż nie ukrywam, że nie korzystam z niego oczywiście codziennie. Korzystam z niego w momencie, kiedy robię sobie właśnie ten zabieg w niedzielny wieczór, takie domowe spa, ale samo urządzenie Yasumi Eye Lift Mini stosuję w mojej codziennej pielęgnacji. I tutaj nie mamy, słuchajcie, jakichś ograniczeń, jeśli chodzi o to, jak często to urządzenie stosować, jak długo stosować, przez jak długi okres. Nie, słuchajcie, tutaj mamy działanie światła i działanie masażu, więc tak naprawdę możecie je wykorzystywać praktycznie w codziennej pielęgnacji, przez cały czas. Być może takim małym ograniczeniem może być botoks, który wykonujecie. Nie zaczynamy stosować tego urządzenia w momencie, kiedy wykonałyście botoks, bo mamy tutaj rozgrzewanie, a jak wiemy, rozgrzanie skóry w miejscu, gdzie był wykonany botoks, może spowodować to, że ten botoks przestanie działać lub też szybciej przestanie nam działać. Więc jest to świetna sprawa dla osób, które nie wykonują botoksu albo po mniej więcej 3 miesiącach od wykonania zabiegu z botoksem. To chciałam Wam podkreślić. Natomiast dla osób, które nie wykonują takich zabiegów z medycyny estetycznej, a chcą jeszcze dodatkowo działać w domu, to jest naprawdę, słuchajcie, świetne rozwiązanie. Ja to urządzenie stosuję już od jakiegoś czasu i zauważyłam bardzo pozytywne efekty jego działania właśnie w okolicy moich oczu. Przede wszystkim skóra jest bardziej napięta i też świetnie niweluje opuchnięcia w okolicy oczu. Czasem bywają takie dni, że się nie wysypiam albo mniej śpię i obudzę się rano, wtedy mam lekko podpuchnięte oczy. Zawsze na początek nakładam sobie płatki w takie właśnie płatki, no wiecie, o jakie płatki mi chodzi, płatki do, przyklejam sobie tutaj te płatki, one są zimne, aż się zakręciłam, są zimne, więc działam sobie też krioterapią, a później, kiedy zaczynam poranną pielęgnację, nastawiam sobie opcję niebieską, nakładam krem i jeszcze dodatkowo masuję tę okolicę. I słuchajcie, naprawdę, mówię to z czystym sumieniem, zauważyłam, że
Po pierwsze, worki szybciej mi znikają, te opuchnięcia takie właśnie po nieprzespanej nocy szybciej mi tutaj znikają. Ta skóra jest lepiej napięta, wszystkie kremy, pielęgnacja, którą stosuję w wieczornej pielęgnacji, bardzo, bardzo fajnie się tutaj sprawdzają, jeszcze dodatkowo wzmacniam ich efekt. Też zniknęło takie przesuszenie, które pojawia mi się czasami w momencie, kiedy stosuję preparaty z retinolem. Ja co prawda nie stosuję w tej chwili żadnych kremów z retinolem pod oczy, natomiast nakładam retinol na skórę mojej twarzy. A retinol jest też taką substancją, która lubi migrować i czasami gdzieś tutaj wyżej potrafi podejść, więc może pojawić się delikatne przesuszenie w tej okolicy, lub jeśli stosujecie już kremy z retinolem w okolicy oczu, to to przesuszenie na początku też może się pojawić, ale dzięki temu, że właśnie zaczęłam stosować to urządzenie, to przesuszenie jest zdecydowanie mniejsze. Także moi drodzy, ja jestem z Yasumi Eyelift bardzo zadowolona, dlatego też dzisiaj Wam go polecam. Myślę, że to też jest fajna opcja na prezent. Zbliża się właśnie ten okres świąteczny, pewnie szukacie jakichś fajnych prezentów dla bliskich, a to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Możecie sobie sami zrobić prezent, albo też kupić bliskiej osobie, która dba właśnie o okolice oczu. Nie ma tutaj żadnego rozgraniczenia na wiek. Absolutnie nie, możecie już spokojnie zacząć tym urządzeniem działać po 20 roku życia, w dojrzałej pielęgnacji, na różne problemy, słuchajcie, ale też, tak jak wspomniałam na początku dzisiejszego filmu, możecie nim działać na zmiany trądzikowe. Zaczęłam dostawać już od Was wiadomości, że kupujecie już sobie to urządzenie. Jeszcze Wam o nim nie opowiedziałam, a już dostaję zdjęcia, albo właśnie gdzieś mnie udostępniacie, że kupiłyście sobie to urządzenie, plus na przykład ampułki. Jest mi niezmiernie miło, słuchajcie, bardzo mnie to cieszy, że tak ufacie moim poleceniom. Ja gorąco polecam Wam dzisiaj właśnie Yasumi Eyelift Mini. Mam nadzieję, że będziecie z niego zadowolone tak samo jak ja. Przypominam Wam, że linki najważniejsze jak zawsze znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!